Mają Państwo niezwykłą okazję wysłuchania zachęty czy zaproszenia do odwiedzenia naszej wystawy wokół Maltańskiego Krzyża. Przed nami dwóch komisarzy, czyli dwie główne osoby odpowiedzialne za kształt tej wystawy. Pani dr Anna Kotańska z Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy i pan dr Przemysław Dales, Zamek Królewski w Warszawie. Wystawa jest organizowana przez obie instytucje. Jak Państwo mogliby zachęcić naszych zwiedzających do przyjścia do nas? Wystawa fantastyczna. Zgromadziliśmy na niej przedmioty, które w większości pierwszy raz goszczą w Polsce. Obiekty, które przyjechały do Polski z muzeów maltańskich, z kolekcji zakonu maltańskiego w Rzymie. Zakonu bardzo słabo znanego w Polsce. Niesłusznie. Dlatego, że jest to jeden z trzech największych zakonów rycerskich, które powstały w Europie. I jedyny obok krzyżaków, poza krzyżakami templariuszami, który działa jako zakon wojskowy do dzisiaj. Poza tym zgromadziliśmy na naszej wystawie obiekty, uważam, że znakomite, momentalnie hipnotyzujące, takie jak zbroje, obrazy, modele statków, relikwie, relikwiarze, dokumenty, które... Przepraszam, wystawa żyje. Może powiedzmy o tym żywym elemencie mobilnym, akustycznym, bo wystawa dla większości osób może kojarzyć się ze statyką, czyli nie jest to tylko pokaz, jest to również wejście w jakiś dialog ze zwiedzającymi. I chyba to też jest jeden z atutów tej ekspozycji. Oczywiście to, co Pani słusznie podkreśla, ten walor plastyczny, artystyczna forma przekazu tego, co chcieliśmy zaprezentować publiczności, jest niesłychanie ważna. Mamy tu na myśli aranżację plastyczną przygotowaną przez Państwa Barbarę Jarosława Kłaputów. Wystawa rzeczywiście żyje. Mamy z jednej strony pokazy multimedialne, mamy piękną muzykę korespondującą z ekspozycją. Mamy również nagrania, one nie do końca są archiwalne i historyczne, oryginalne. Natomiast jest to zaskakujący element w czwartej części naszej ekspozycji. Tutaj Przemysław mówił o niesłychanie ciekawych obiektach pochodzących ze zbiorów włoskich i maltańskich, ale wielkim, myślę, tutaj sukcesem wystawy i w ogóle tematu recepcji historii zakonu maltańskiego w Polsce było niewątpliwie pokazanie, zaprezentowanie również po raz pierwszy, nierzadko, unikatowych obiektów ze zbiorów polskich, pokazujących te tropy polskie, jeśli chodzi o zakon maltański. I rzeczywiście efekty naszych poszukiwań są niezwykle interesujące, zarówno jeśli chodzi o malarstwo, jak również o dokumenty dotyczące na przykład szpitala maltańskiego. Jest nam niesłychanie miło, że udało nam się pokazać różne aspekty działalności zakonu na ziemiach polskich. Wiele osób kojarzy pana samochodzika i templariusze. Uważamy, że taką samą powieść można było napisać o Joannitach, po których zostały zamki w Polsce równie imponujące jak te krzyżackie. Można było o nich nakręcić filmy równie fascynujące jak cykl filmów o piratach z Karaibów, ponieważ oni również zajmowali się korsarstwem. Byli mecenasami artystów tak wspaniałych, tak wielkich jak Caravaggio. O tym wszystkim będziemy mówili w najbliższą niedzielę podczas Dnia Atrakcji. Jeżeli Państwo chcą się nieco więcej dowiedzieć o zakonie, o jego tajemnicach, o jego działalności, zapraszamy serdecznie. Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę, ale również i w pozostałe dni do zwiedzenia wystawy wokół Maltańskiego Krzyża. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję.